Dobra, czekaj. W tej grze coś mówią? Partiatik! Live. Reklama! Siema widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Ja już wszystko pokazuję co i jak, ale na początku zachęcam do zakupów przez link mój. Wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie i co, i współpraca będzie dalej trwać. Tak jak trwa już w sumie dość długo, dzięki kochanym widzom, bo używają linku, także bardzo doceniam. Jak macie ochotę dalej używać, to pierwszy link w opisie. A ja już bez przedłużania zbędnego i pieprzenia farmazanów pokazuję już stronkę i szybko wytłumaczę co i jak, ale jak jeszcze nie wiesz. Pyk, jesteśmy na stronce i wejdź sobie, wpisz LOL, Enter, masz rzeczy do League Legend, Valoranta i tak dalej. Ale najlepiej tak, Eneba i tutaj po pierwsze masz jakąś promocję w tym momencie, jeżeli to oglądasz, no w tym, na początku listopada, tak powiem, bo nie wiem kiedy to oglądasz ten film, tu masz giereczki za mniej niż 10 dolarów, czyli tam 50 zł prawie, nie wiem ile teraz dolar, ale prawie piątkę chyba był. No i co, i tutaj masz różne giereczki, tutaj Dragon Ball, seria Batmanów i co, Resident Evil jakiś, Dead by Dying Light, no dużo tych rzeczy tu jest. Najlepiej sobie wejdź i przejrzyj, jak masz ochotę, możesz też gry Steam gry, tu masz wszystkie gry, które są na Enebie, jest ich giga dużo, 20 tysięcy, troszeczkę, a nie, ponad 20 tysięcy plus DLC jest 4 tysiące, gift cardy na różne stronki i tak dalej. A tu jeszcze jest inne platformy. Ja pierdzielę, jest tego fest. Jak masz ochotę, nudzisz się, szukasz gierki, to poszukaj sobie na stronce. A jak masz już wybrany tytuł, ale na Steamie jest drogo, bo często tam jest dużo drożej niż na Enebie, to wpisz sobie tutaj, powinno być taniej. Tyle widzu, dzięki, że używasz stronki. Jeszcze raz przypomnę, pierwszy link w opisie i rób zakupy już potem, jak po wejściu w niego, wtedy będą wiedzieć, że jesteś ode mnie. Dzięki widzu, że używasz Eneby, serduszko wysyłam i oglądaj sobie ucieczkę z więzienia dalej. Giga chat, siemano. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Dobra, zagrajmy samouczek, zobacz o czym jest ta gra. Uciekasz? Fajnie. Dobrze, o to chodzi. Nie zakrywam. Czas wypróbować ten plan. Wszystkie przygotowania i ciężka praca teraz przynoszą owoce. Do dzieła. Do sterowania więźniami. Więźniem. Użyj klawiszy WASD. Idę. Dzięki Verseiro. Za 7 miesięcy. Dobra, czekaj. Przejdź do swojego biurka. I otwórz je za pomocą lewego przycisku myszy. Zabierz z biurka wszystkie przedmioty. Dobra, ja tu chodzę już. Dobra, tu jest jakiś kibel? Śrubokręt 100%, skarpeta. Aha, ja menu jakieś zakrywam. Muszę inaczej, chyba może lewy dam. Teraz ma sens. Dobra, czekaj, co oni chcą? Kliknięcie prawym przyciskiem myszy umożliwia podniesienie opuszczenie biurka przez swoje biurko oznaczone miejsce. Ta? Jak odłożyć? Aha. Co nie chcą ode mnie teraz? Stałem bok biurka i użyję odpowiedniego... Co się stało? Aha, ja wesz na biurko wszedłem, tak? Kliknijmy przyciskiem myszy śrubokręt znajdujący się w twoim kwipunku, a następnie pokrywę otworu wentylacyjnego. Mogę tam wejść? Wejdź do otwartego przewodu wentylacyjnego klikając lewym przyciskiem myszy po wejściu do środka. Kurde, no do wyra wlazłem! Ja pierdzielę! Jak tam wejść? Jak tam wejść? Jak tam w dupę wejść? A tak, ja... Wejść do otwartego przewodu wentylacyjnego. Okay. Po wejściu do środka przeczołgaj się do sąsiedniej celi. A co to jest to? Jakieś skrzynki? Dzięki Eldine, witam. No czekajcie, dajcie mi się dowiedzieć o co w tej grze chodzi.
Jakiś typ tu chodzi, widzisz? Tutaj. Tu chodzi typ. Czekaj, i mam znowu zrobić to? Ej, 10% mi zabrało tego. 20 już. Dobra. Migająca ikonka worka nad głową Durdensa oznacza, że ma on jakieś przedmioty do sprzedania. Kliknij go prawym przyciskiem. Ale czemu do sprzedania? Przecież w więzieniu nie mogę go zabić i mu zabrać? Kostka mydła. Ciekawe. Tworzenie przedmiotów. Świetnie, teraz możesz zrobić sobie broń. Otwórz menu tworzenia przedmiotów. Skarpeta, mydło, stwórz. Zestaw skarpetowy. I co to w dupę jest? Profil. Broń. Zobaczymy, jak to działa. Naciśnij przycisk spacę, żeby wyłączyć lub włączyć tryb walki, tak? O, zobacz, i wtedy miga na czerwono. A mogę mu podnieść biurko? Nice. I mogę stąd uciec potem. Ale czekaj. No celuję na niego, i co teraz? Czekaj, ja muszę stąd wyjść, żeby ten... Jak mam wyjść z celi, bo nie umiem. Jak otworzyć to? Jak te drzwi otworzyć? Jak? Nie dało się! Chłopa zlansztowało. Mundur, dobra. Pyk, załóż. Ty, ja jestem teraz gliną. Nie mogę zabić go? Szkoda. Michał. Świetnie wyglądasz. Teraz wejdź na zewnątrz, na prawo i skieruj się na północ obok strażników. Tom czeka na ciebie. Tak? Planuję zrobić przeszukanie. Super. Ja idę, nara. Kopiemy tunel do ucieczki. Co jest? O, fajne. Ty, uciekliśmy z więzienia. Nice. No to łatwa ta gra jest, chłopie. Dobra. Center Perks. Bardzo łatwy. Dobra, zagrajmy. A tutaj, no, Mario. Mario Glad. Taki ciemny kolega. To taki dziad. Dobra. A on jest kim? Mario Glad. Patryk już. LJ. 1. Pan Wiesiek. Siejkowski. Ciebie Ksicref. No ale to są same chłopy. Fajans. To jest Amy. Taki stary dziad, to idzie Momek. O, Kłenku. Dobra, Kazet, ty jako VIP będziesz policjantem. Pan Kazet. Senpai. Kawa. Nie, ty masz 2 i tam chyba. Chyba taki masz. Chcesz fizowaty? Dobra, to jesteś policjantem. Start. Ale czekaj, to ja gram starym dziadem. To ja serio sobie wybierałem nick i postać. To w sumie dobrze. Co się dzieje? Spacerniak. Wiesiek, co ty chcesz? Pan Wiesiek. Nie. Momek prowadzi szemraną grę, żeby mnie wykopsać z mojej grupy. Należysz mu się manto. Piszesz się? $19 do zarobienia. Czekaj, czemu tu się pieniądze zarabia? Tak. Amy coś chce? Musiałem walczyć z 10 naraz, a miałem tylko... O, rządzisz! Ej, mi też tak pisze na czacie.
Oto gnojki, Czej, co? Patryk, już pan Wiesiek, ale co oni chcą od was? Ktoś zeżarł wszystkie budynie. Karzemy miłością. Co? Będą dymać? W dupę? Tak, dobrze, to jeszcze ci się nie... Czej, zostaw mnie. Serio, nie wiem, co się w tej grze dzieje. Przeszedłem samouczek, a nie wiem, co się teraz dzieje. Gram z starym dziadem, czyli sobą. Idę z nimi siedzieć. No i siedzę z jednym typem. Kłęku, jesteś dupę przegrywem. W sensie, oczywiście nie mam nic do ciebie, ale no sam siedzisz. Co się dzieje? Ja siedzę, czy nie? Co ja mam robić? Dobra, idę do nich, mam questa. Kurde, zatrzymaj się. Jedzenia nie wziąłem? Gdzie ja idę? A, teraz jest czas wolny? Kawa moka, dobra. Tutaj typ ma misję. Co u ciebie? A, to Maria, dobra. Czekaj, co ja mam robić? Ja już mogę uciekać? Telefon. Nie, drogo. Co ja za pieniądze mogę zrobić? O, on ma questa. Patrygiusz. Pan Delicy miał podobno psa. Patrygiusz, luksusowy papier toaletowy. Jedna z tych rzeczy, która mi zginęła. Myślę, że stoi za tym Amy. Chcę odzyskać co moje. Dobra, idę z Amy'ego znaleźć. Dziennik. Pobij momka, $19. Usuń luksusowy papier toaletowy z Amy. Dobra, pobijecie momek chętnie. Napijeprzy ci sęków. Czekaj, gdzie jest momek? Fajans, ty masz questa? Fajans! Wiesz co? Gąbka morska, tego mi trzeba. Znajdziesz mi gdzieś to odwdzięczę. No dobra, daj. Jakieś questy biorę, nie wiem na co. Tu jest co? Tu jest spiżarnia, muszę to otworzyć. Nie, to jest piec chyba. Wezmę noże ze sobą, może użyję. Mogę jako... Jak się tworzyło? Kurde, dobra. Ty, ale jak mam nóż przy sobie, to mi coś zrobią? Dobra, gdzie jest łomek? Go zadźgam w grze komputerowej. Amy! Dobra, znajdę, gdzie ma cele Amy i mu papier ukradnę. Pan Wiesiek, to miała być korzystna transakcja. Ej, bym nie oszukał, bo mu nieźle zapłaciłem. A pigułki nasenne jest wciąż. Pigułka nasenna jest wciąż u niego. Odbierz mu co moje. Dobra, dobra. Na Ejmiego już dwa questy. Znajdźmy, gdzie on śpi. Tylko ja nie mam broni, to jest problem. Dobra, lejemy. Dawaj papier. Ja pierdzielę, Ejmi mnie na klepach śmiecia. Ja pierdziel, ty Amy mnie naklepa jak śmiecie. Ja mam 15 HP, jak on mnie bił mocno. Ty czekaj, zatrudnić może? Tablica z ofertami pracy dozorca. Ty Mario nie za dużo pracujesz? 60 pieprzona? Nie próbujesz się zbyt przypodobać? Twoja przestępcza postawa śmierdzi tak samo jak i ubranie. Więźniowie jedyny zapach, jaki chcą czuć od was, to świeży zapach sprawiedliwości. Umieść w pralniach brudne ubrania z wózka z brudnym praniem. Po wypraniu umieść odzież w wózku. Pieprze, to ja nie będę pracował legalnie. Ja mam biznesy, chłopie, do zrobienia. Ty poganiają. Co oni chcą? A ja się nazywam też Mario! Zapomniałem, bo ja nikse zły zmieniłem. Momek, czekaj, na momka była... O, na mamko miałem pobić. Czekaj. Mogę jako broń to założyć? Dobra.
zadźgam. Udało ci się wyświadczyć przysługę pan Wiesiek, zdobywa $19. Dobra, uciekamy. Zadźgałem mamka w kiblu i luj. Witam. Powinieneś pracować! Spieprza! Jestem w więzieniu! Dobra, weź daj tą pracę. Zacznij się zachować normalnie i wyczyść podłogi, skoro już tam jesteś. Chcę, żebyś zajął się tymi podłogami. To podstawa twojej poprawy. Nie wyglądają jak najlepiej. Ja nie chcę pracować. Jak się sprząta podłogi? Bo nie wiem, jak sprzątać. Aha, oni mi tu strzałką pokazują. Wyjmij odzież. Pralka, wyjmuj. Czej, zdejmę broń. No wyjmij to. No brudne to jest, no w pieprz... A, tu jest pralka. Czekaj. Ile tego syfu tu jest? Ile to się pierze? Ktoś wie? Czekaj, odłożę te noże, bo będzie lipa, jak mnie z tym złapią. Skąd wiesz, że już? Witam. Co on, pranie zebrał? Z podłogi? Ja pierdzielę, dziękuję bardzo. Sekunda. Szef więzienia dał na Goliborde 100 zł. Uwaga, drodzy policjanty, jako że mam płacę najniższą krajową, macie poszukiwać mordercy w naszym pięknym więzieniu. Dziękuję, uśmiech. Dziękuję bardzo, ale ja jestem tym. Ja jestem chyba przestępcą. Ale chętnie kogoś zadźgam za pieniądze, bo ja i tak mam dożywocie. Co mi zrobią? Więcej, ty. Jak ja na dożywociu siedzę, co mi zrobisz na dożywociu? Wyrok mi zwiększysz? Chłopie, ja jestem teraz nieśmiertelny. Ja mogę wszystko. Ej! Ej, mogę ukraść to i sobie do pokoju zanieść? Zrobię to. Ty, ale strażnicy są wściekli, czemu? Ty, oni się myją! Pa, senpai patrzy się, jak Siejkowski się myje. Nieźle, chłopia. Nieźle tam chyba na bani siedzi. Dobra, kradnę tam mundur strażnika. To. Dobra, luj z tym praniem pieprzonym, wdupiam to pranie. Z powodu swojej skrajnej niekompetencji oraz niezdolności do spełnienia określonych wymagań nie mamy wyboru i musimy zwolnić cię z pracy, tak? Dupie to mam. Kolacja. Co się dzieje? Czemu do mnie strzelają? Ktoś wie? Mam 1 HP mniej. Bo to Ameryk. Czekaj, bo ja na kolację idę. Dziękuję bardzo. Daj mi jedzenie, błagam. Szef więzienia dał na Goliborde 100 zł. Uwaga, który z was ukradł moje majtki z pralni? Natychmiast oddawać mi majtasy oraz mój mem. No niestety to ja, już mi właśnie zastrzelili. Czas wolny, no i to jest fajne więzienie, ciągle można się opieprzać. Dobra, czekaj, jakie mam jeszcze questy? Usuń luksusowy papier toaletowy z Amy. Aha, dobra, a gdzie jest komora Amy'ego? Amy, dobra, będę śledził Amy'ego i zobaczę, gdzie on idzie do pokoju. A można ćwiczyć na siłowni? Bo ja nie ogarniam za bardzo.
O, ale syf w pralni. A noża nie wziąłem. No więc jak już mówiłem, chodzisz do kibla ciągle z głową tutaj. Gdzie on ma pokój? Łóżka są podpisane? Ta? Gdzie? O kurwa, dupę, co ja robię? A biurka? Rzeczywiście, to chyba moje. Gdzie są resztę tych pokoi? Tu są pokoje? Nie, to jest chyba ta. Czekaj, czekaj, czekaj. A moje biurko jest po prostu... A tutaj były pokoje chyba. Amy, Amy jest. Dobra. Kostka. Ketchup! Dawaj. Ty, ale zarobiliśmy siana. Mydło i skarpeta. Kabel. Rolka papieru. Mogę to zjeść? Zjadłem sobie to. Czekaj, 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 czekaj. Skarpetę, skąd ja... Ja muszę jako... Ty, ja już wiem, o co chodzi. Ja muszę więźniów okradać. Ja i tak jestem na dożywociu. Czekaj, poćwiczmy. Kurde, za ciężkie to w dupę jest. Co się dzieje? Co się dzieje? A. Czekaj, co ty masz? Wiesz co? Mi jest potrzebne lekarstwo, pomóż mi i tak. Ale nie mam. Oto gnojek. Ej, czekaj, czekaj, on ma handel. Jakie lekarstwo mam mu dać? A, już zaczynam ogarniać tą grę powoli, dobra. W lewym dornym wieczorny apel. Przejdźmy do pewnej pilnej sprawy. Kazet, proszę nie deptać trawnika, co? Wygląda co tam? Pewne interesujące informacje, dobra. Zamkniesz pysk? O szmato! Pomocy! Czekaj, zbejtuję go na policjanta. Pomóżcie mi! Tak. On mnie bije przez sen. Przestań! Proszę, zabijcie tego człowieka. W sensie... Dobra, szmato, i tak cię okradnę. Masz skarpetę? A, apel, dobra. Ty, bo mnie zabiją. Odliczyć czas. Tym imbecylom zafundujemy przeszukanie celi. Siejkowski i Fajans. Większość czynników wraz z... Widzisz? Siejkowski za to, że się rzucasz na mnie. Na gorącą kąpiel. Jesteśmy do waszych usług, tak? Cześć, Fajans. Masz tam na sel skarpetę? Napijewszył komuś. No już przestań gadać. Jakieś pytania. Zamknij pysk. Kazet. Ej, mnie go pobili. Ja pierdzie, jaka patola, ty. Ej, mnie go naklepali, iloj. Masz te itemy? Ty, parówiarzu. Jak ja mam jeść? Ja jem teraz? Czekaj, kto tam na sel jest? Fajans?
No wziąłem tackę, mam ją w ręku. Siedzę z nią. Ale HP mi nie przychodzi. Amy, co ty chcesz? No ma tego łoma, no. No fajnie, ty mnie wnerwiasz. A dobra, jak się ćwiczy? A. Ty, a tu energię oddaje? Czy ja jestem zmęczony przez to? Bo nie wiem. Czekaj, co daje to, że ćwiczę? DMG? A gdzie jest zapisane, ile mam siły? HP mam więcej. Sempa miał psa, który zdech? Sadgę. Mega smutne. 17 HP. Dobra, ty, bo już ledwo żyję. Trening na bieżni. Dobra, i zaraz wykituję. Cię napieprzył, serio. Czekaj, jak ja mam questy. Nie mam nikogo bić? Co chcesz? Jakiego ma questa on? Bo się kliknąć się na. A, że kamerka jest na statach. O to wam chodzi. A, to dam tutaj kamerkę. Sorry. Gdzie ty? No byłeś jako strażnik. To na Amy'ego się rzucałeś. Tu jesteś, zobacz. Fajans, ty mnie wnerwiasz, bo ty nic na sel konkretnego. Dobra! Trzeba poukradać tych współtowarzyszy turnusu. Mario. Nie pamiętam. Taśma klejąca tu się na pewno przyda. Ty, ja sobie to do pokoju zaniosę, jakby mnie ktoś chciał okraść. Pyk, 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 pyk. Dobra, Wiesiek, co masz w tym? Uuu, latarka! Jaki ty bogaty jesteś! Dobra. Czas wolny, no i git. Żyletka. Ciastko. Daj też papier lepszy. Odejdź od celi, no już, już. Dobra. Momek. O ty w dupę kibolu. O, jest gąbka. Czekaj, na dla kogo ta gąbka była? Fajans, dobra. Fajans to jest taki sprzedawca. O, jest. Masz. Tak zadziała? Tak, dobra. Git. Amy, moje rzeczy znikają. Na przykład wczoraj nożu szczoteczka. A dzisiaj słyszałem, że tym złodziejem jest oficer Kawamoka. O kurde, mógłbyś mu odebrać moją własność? Jak? Jak? Dobra. Czekaj, bo Fajansowi właśnie dałem gąbkę, tego okradnę. Czej, skarpeta! Wybielacz też wezmę. Dobra, idę broń zrobić. Nie, ja mam lepszą broń już. Czekaj. Trzeba skarpetę odłożyć na potem. Czekaj, pobiję kogoś. Wezmę questa i kogoś pobiję. Mario, dla kogo masz questa? No daj mi questa, gdzie ty w dupę idziesz? A ty mnie nie lubisz, bo ci napieprzyłem pewnie. Przepraszam! Czemu mnie? Muszę kij odłożyć. Dobra, będę miał kij, nie? Ty, ale max HP mi wzrosło przez ćwiczenia. Mario! Kolacja, jeśli wtedy odwrócisz uwagę strażników, to będę mógł wymierzyć sprawiedliwość tym śrubokrętem.
No dobra, dawaj. Dobra, pamiętajcie, że na kolacji jest quest. O. Pilnik, ciekawe. Magazyn na noc chce kupić? Blacha, ciekawe rzeczy ma. O kurde, chłopie, ile itemów on ma. Dobra, czekaj. Witam, pana policjanta. Dobra. LJ, co masz? Ta? DVD, chłopie, książka? Wezmę tą gąbkę, może ktoś będzie chciał potem. Czekaj, to ja nie chcę... O Jezu, ile mam rzeczy. Może misję powykonujmy trochę, ale czekaj, bo ja nawet nie wiem, jak z więzienia uciec. Tak szczerze. Ty, tu są pecety. Co mi to dało? IQ? Gdzie? Nie ma IQ. Co wy gadacie? Poćwiczmy, co? Dla hapa. Czas na ćwiczenia, to ja teraz ćwiczę. Idą frajerki. To jest hafajans, nie? Nie, to Mario handluje? Czekaj. Jaka IQ potrzebuje do tworzenia rzeczy? A gdzie jest napisane, ile IQ mam? No jasne. A do zrobienia skarpetki i mydła jest duża IQ wymagane, czy nie? A, prysznic, no dobra. A, tu szybko zmęczenie spada. No. Dobra, Amy, jakiego masz questa? Oficer Kaz jakiś czas temu mnie okradł. Książka jest jeszcze jednak moją własnością. Nie pozwolę się okraść. Co ja mam dla ciebie zrobić? To wysłuchać cię za $30? Ale jak? Oni mają gdzieś biura? Policjanci? W sensie strażnicy? Upuść mydło, nie mam mydła przy sobie. A da się upuścić? Kłenku, co tam? LJ, jakimś cudem Amy położył swoje tłuste łapska na mojej własności. Zegarek jest chwilowo u niego. Jasne, dla Amy'ego dwa questy, ale chętnie go też ukradnę. Kradłem go. Oni mnie zastrzelą, zara. Da się jakoś uciec? Kogoś miałem pobić chyba, tak? A nie, na kolacji miałem ten. Jezus, o mnie wystraszył. Kolacja! Dobra. Ty mi nienawidzą. Nie, straciłem baseballa. Ja pierdzielę w dupę. Nie wiedziałem, że stracę. Co za gówno, dobra. Amy'ego miałem okraść. Amy miał na górze chyba pokój, tak? Dobra. Ale dobrze, Mario, dzięki mnie kogoś zadźgałeś śrubokrętem. Nice. Czekaj, teraz tak. Usuń nożu szczoteczny. Ale gdzie oni mają swoje kojo? Tutaj? A, te z czerwoną kłódką to są ten. Ale to ja muszę śrubokręt zdobyć, żeby tam otworzyć. A nie mam. Czyś, a widelcem się da otworzyć zamek? Czy nie da rady? Jak uważacie? Ś-
Siejkowski to złodziej. Gra Worms, jest chwilowo uciekał. Tak? Siejkowski, ty złodzieju pieprzony. Ej, nie ma. Pewnie w kieszeni ma. Dobra, zadźgam go, poczekajcie. Mam plan. Daj mi to i to. Twórz przedmiot. Tyk, tyk, stwórz. O, w dupę. Gdzie te pecety były? A tutaj. IQ na minusie mam. A może być tak, że się na mnie rzucą więźniowie? Czekaj, kto miał to? Ej, nie, Siejkowski to złodziej, tak? Znajdźmy go. Może z tanki. Tam, miał przy sobie. Dawaj, co masz, śmieciu. W sensie bez obrazy. Dobra, i teraz muszę... A nie, już oddałem te wormsy. Czekaj, położę się na chwilę. Się HP chyba odnowi? Nie. W szpitalu się tylko odnawia? No włożyłem były dłodło skarpety. Pytałem się, czy to wymaga IQ i widać wymaga. To jest jednak rzecz dla mądrych. Wieczorny apel. Odłożę skarpetę na wszelki. I tam. Ja oczywiście jestem pierwszy. Trzeba wylizać dupę dla strażników. To będą, wiesz, przymykać oko potem. Patryk, już podejrzewam, że to Amy jest powodem tej nagonki na mnie. Dołóż mu porządnie. Chętnie mu jeszcze raz wpierwszy. Przed chwilą go zbiłem. Ale może być, nie ma problemu. Czerwone rzeczy nielegalne? A mogę komuś podrzucić w razie czego? Czekaj, co oni mówią? Podejrzewam się, że w nas jest uciekinier. Jak? Ktoś zeżar wszystkie budynie. Okej. Okay. Proś śmiało, jeśli chcesz się przytulać, co? Co nie chcą? Dobra, czekaj, Amy'ego jeszcze napijeprzę w nocy. Przyjdę mu do tego, do celi i mu napijeprzę. Amy, pobudka! Skarpetą na łeb z mydłem! O ty śmieciu! Serio? Jak? Ja pierwszy go uderzyłem w głowę jak spał. To bez skam. Jeszcze mi ukradł skarpetę z mydłem. Żyletką potnę. Nie, jak się robi jakąś lepszą broń? Ja muszę odkryć parę rzeczy. A może by... Ty, była książka, może ją przeczytam? Nie, nie da się. Siejkowski i Amy. No, Amy, masz za kary. Ty, przeszukałem ci całej dupę, śmieciu. Koniec z tobą. Dobra, moment, jakiego masz questa. Oficer Kaz jest... Dobra, nie pomagam ci. Amy, siadanie wcześniej czy później nastąpi? Odwróć wtedy uwagę strażników, żebym mógł się wyślizgnąć. Nie. Nie pomogę ci. Czas na ćwiczenia wcześniej czy później nastąpi? Nie chcę. Może, może, ale ci nie pomogę też. A tu są relacje jeszcze z nim, tak? Reputacja. Co daje reputacja lepsza? O kurde, ja pierdzielę, nie ten guzik kliknąłem. Będą mnie bić, jak jest 40%? Ja pierdzielę. Zapieprzyłem komuś lepę na tym, na apelu. Ale chyba jest okej. Jak grzebieniem rzucił ścianę? Co ty gadasz? Dobra,
co masz do powiedzenia? Delicję mam zbić? Dobra. Ale to muszę mieć już lepszą broń. Przydałby się jakiś maczeta na przykład, mu uszy utnę. Dobra, idę przetestować, co piszecie. Pomóżcie mi! Pomagałem ci, kawa, ty śmieciu! Dobra. Skarpetę dawaj. Nas tu śpi. Czekaj. Amy. A nie, to jest nie to. Nie ten poziom. Amy'ego okradłem, jak leżał. Mam plan, tak to. Czekaj, wywalę to. Grzebieniem o ścianę mam, ale co wy gadacie, że rzuci grzebieniem? Jak mi inta brakuje na wszystko! Rozpieprzona gra. Jak się to? Już. Ja pierdziele, zabrał mi ten grzebień. Dobra, czekaj. Kogo ja miałem zadźgać? Delicję, tak? Dam radę? Dobra, idziemy. Kawa moka, dobra. Delicję! Cię zadźgam. Gdzie ty jesteś? Obiad, spokojnie. Na obiad szli. Go spotkam, go tak dźgnę. Gdzie on w dupę jest? Gdzie ty jesteś? Czemu nie ucieknę z tego więzienia? No na razie ogarniam jakby realia w więzieniu. Daj mi chwilę ogarnąć, tak? Dobra, na spokojnie. To jest RP, chłopie. Szukam teraz delicji, żeby mu wpieprzyć grzebień pod żebra. Czas wolny, idealnie. Gdzie on jest? Kaze, senpai. Delicja jest. Kurde, jaki on silny! Nie, muszę poćwiczyć. Ja pierdziele. Dobra, wchodzę na cykl steroidowy. Dobra, panowie, bo teraz się zdenerwowałem. Albo muszę zdobyć nową broń, albo poćwiczyć. Trochę IQ już by się przydało. Ja serio muszę dopieprzyć, panowie. Bo to coś się nie opłaca. To by nic nie dało. Poćwiczmy, czekaj. Bo ja naprawdę nic nie zadaję. Trochę zimno, jest git. Jakaś dobra broń, co z kabla mogę zrobić? Kabel z czym? Mogę połączyć kabel z żyletką, żeby mieć ostrze Kratosa? Taki wiesz, na kablu ostrze i kogoś zapieprzyć w ucho. Na korytarzu, ktoś idzie mu tak w tył głowy, żyletką. Byłoby git. Cześć, umyję się. Ja teraz pakuję generalnie, chłopie, ja teraz wiesz, jestem w więzieniu, za darmo mam wszystko tak naprawdę. Ja siedzę na siłowni cały dzień trzeci i pakuję. I potem wyjdę na korytarz, się będą bali przejść obok mnie. Będą się pod ścianą przepychać. Zobaczysz. To będę tak ludzi ładował na korytarzu potem. Dobra, ćwiczymy, nie ma czasu. Pyk. Czas na ćwiczenia. Dobra, wypieprzeć od mojej sztangi. Nikt tego nie tyka, nikt. O, tam ktoś położą go, okradnę go zaraz.
miotły. Dobra. Mam szczoteczkę do zębów, mogę sobie połączyć z czymś na pewno. Zara, będzie taka broń. O chłopie. Ja pierdziele, ja jeszcze czuję, spotkam delicję, był tak w pieprze, chłopie. Zobacz, 27 HP już. O chłopie, ja tu czuję ten potencjał. Rozpieprzę to więzienie. Co ty piszesz, Knebi? Delicja, przykro mi, ale to jest twój ostatni dzień w tym więzieniu. Jutro wyjeżdżasz w worku. Na wakacje. Koniec, ty. Koniec. Jak umierasz, to kasa ci leci, jak ja coraz więcej mam nic nie robiąc. Ja mam 115 dolarów, nie mam na co wydawać. Dobra, czekaj, bo ja pakować muszę. Nie mam czas. Ruchy Mario, zamknij mordę, bo cię dźgnę. Już nie mam czasu, chłopie, to jest RP. Wracaj, co to wam pieprzy do mnie, ty śmietnik? Kolacja, ta? Ja nie mam czasu jeść. Chłopie, ja tylko ćwiczę i jem sterydy, nic więcej. Dobra, umyjmy się na spokojnie, zobacz to, siła, zobacz to, 62 na 100. O chłopie, ty, ja tą miotłą zaraz komuś zapieprzę, to mu głowę urwę. Taki silny jestem. Dobra, na spokojnie, panowie. IQ ile? No mało jest IQ, ale po co mi IQ? Ty, podejdzie do mnie jakiś nerdge, będzie mi coś tłumaczył, to ja go złapę za uszy i mu je urwę, jak będzie mi się nudziło. Także może se coś potłumaczyć, ale to niech wypieprzę do akademika jakiegoś na uniwersytet, a nie mnie zaczepia. Może mi co najwyżej rozpisać cykl sterydowy, jeżeli tak dobrze się zna na biologii, a nie pieprzy mi o jakichś głupotach, frajerek. IQ jest niepotrzebne, kiedy umiesz urwać głowę jednym ciosem. Rozumiesz? Tyle w temacie. Momek, co tam? Za dużo? Ta, cię dźgnę zaraz, serio ci mówię. Jeszcze raz mnie zdenerwujesz, że cię dźgnę. Ty, a szybkość warto trenować? Pyk. 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 Gorącą czekoladę? No, zaraz komuś... Zaraz jakąś czekoladę dźgnę, w sensie... Mam na myśli, że ten... że sobie nabiję czekoladę, ją roztopię i wypiję. No... Zaraz będzie pita czekoladka gorąca. Podczas kardio spada siła? To są jakieś mity, chłopie. Jestem teraz, wiesz... Zobacz to. Wypieprzaj z mojej siłowni, policjanciki pieprzone. Pa, kilometr przebiegłem w sekundę. Zaraz zobaczę. Ale po co ćwiczyć w ogóle szybkość? Dzięki, Roman. Ofizowaty się tu kręci. Jeszcze na niego zlecenie nie miałem. Na razie delicję tylko. Nadal mam? Pobij go, no. Mam. Czekaj, co mam na Emiego? Pobij Emiego. O! Chodź no tu, muszę potrenować siłę na tobie. Ale widać, że go kładę. Chłopie, on mi nic nie zrobił. Patrz to, wokół tego zrobimy przebieżkę, wokół stawu. Dobra, Amy. Gdzie on jest? Kurde. Mam go. Dobrze, panowie, dobrze. O, zapalniczkę miał. Ej! Kurde w dupę! Dobra, napieprzyłem go za darmo, z pasji. Co tam masz na celu? Łom. Ciekawe. Useless zapalniczka, ta. Zobaczymy, co powiesz, jak ci dom podpalę. W sensie... sorry, wczułem się zbyt. Ciekawski, co tam? Wiesz, co mi się przyda? Wachlarz i... Zdobędziesz dla mnie? Tak, zdobędę. Nie ma problemu.
O kurde, kto? Kto idzie do izolatki? A nikt, dobra. Czekaj, czekaj, jak mi teraz gnął delicję. Spróbujmy. A ja IQ nie mam. Z czym mogę połączyć tyn? Zjem se ciastko. Z czym mogę połączyć szczoteczkę? Apteczkę mam jeszcze. Po co mi te w dupę książki zapieprzone? Co ja jestem, bibliotekarz? Wypieprzaj z tymi książkami. Ej! O, jakby była przeszukanie, to ja spuszczę rzeczy w kiblu. Fajne. Ja już mam plan. Żyleta i szczoteczka? No to w porządku. Dobra, czekaj. Niech powiedzą, kto ma przeszukanie. Patryk Juszczykowski. Dobra, jest git, jest git. Five Head Mario, jeżeli tak się da. Ale mogą znaleźć. Włamiemy się do kazeta do pokoju. Bo ja mam go okraść. Usuń książka z oficer kazet. Teraz trzeba tylko znaleźć jego pokój. O chłopie! Zara włamanko. I zwróci się od razu ten. Śrubokręt się zwróci. Dobra, wypieprzajcie. Nie idę na śniadanie. Czasu nie mam. Żyletę mi daj. Twórz przedmiot. Nic się nie dzieje. Nie. Czekaj, znajdźmy najpierw pokój i kazeta. Chyba, że najpierw. Właśnie się zastanawiam. Nie wiem, czy najpierw nie dopakować na fulla. Albo IQ podnieść. Potrzebne jest IQ? Dzięki Haksu, dzięki za 4 miesiące. Nie mają pokoi? To skąd ja będę wiedział, który, gdzie jest ten? Dobra, wiesz co? No bo zobacz, tu jest quest. Usuń książka za oficer. A, ja mam go pobić? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę mu naklepać. Dzięki bardzo. Pepeszek dał na goli bordę 5 zł. Kiedy zgolisz brodę, stary grzyb. Dziękuję bardzo. Słuchaj, gnoju, bałwanie jeden. Dobra, czekaj. Śrubokręt i kabel. Zaraz zerknę. Czekaj, wiesz co? Ej, oni wnerwiają się na mnie. Czemu? A, bo na śniadaniu nie byłem. Dobra, mam prawie full siły. Trzeba jeszcze ćwiczyć, czy mogę już ładować ich? Mogę już ładować? Tylko chciałbym jeszcze ten kabel i śrubokręt zobaczyć, co się stanie. Pepeś, nie ma planów, sorry, ok. Sorry dla ciebie. Trzeba i umyję się szybko po treningu. Dobry dziki mi raz pomysł, no. Dobra, kazet i delicje. Dobra, najpierw delicje, mam z nimi rachunki do wyrównania. Biorę śrubokręt, będę widział, że wchodzi do kibla i go zadzikam w kiblu, chłopia, bo ten łeb wsadzę do klopa. O, chłopie, już takie plany, co ja z nim zrobię. Już takie fantazje mam z delicją. Gdzie mój pokój? Bo się... A, tu. Nie, czekaj, tu jest mój. Tak. Nie da się. Trzeba przemyśleć, jak nowe rzeczy zrobić. Kabel z czym by można połączyć? Może kabel z żyletką? A zapalniczkę z czymś? Ty, zapalniczka, rolka papieru toaletowego i alkohol.
i zrobimy bombę. Mówię ci, ja już wiem. Tylko trzeba znaleźć takie rzeczy, no. Dobra, na razie niech będzie śrubok. Nie, bo śrubok jest za drogi, jakbym go miał stracić na delicji. Wezmę to. Dobra, delicja, znajdę cię. Już ubrałem item. Chodź! Ta? Szmato? Idę do ciebie. Iś! Ej! Leżeć! Mundur mi daj. Dawaj mu... Pałka! Perso! Co tu się dzieje? Ty, jaki drop! Dobra, szybko. W kiblu ja to schowam. O chłopie, jaki dropik. Trzeba się gdzieś schować przed nimi. Żeby nie zabili, bo jest 70. Ty, do karceru mnie wpieprzyli. Bo klucz zabrałem. Ja pierdziele, jak staty spadły? Nie wiem, czy spadły. Ja pierdziele, co za gówno, w dupę. Czemu? Co ja takiego zrobiłem? Ja pierdziele, mi nawet tego zabrali śrubokręt za 70 dolarów. O Jezus Maria. Nie, delicje. Serio cię zadźgam kiedyś. Za to, co mi teraz zrobiłeś. Zadźgam cię. W tej grze. Siema, supros. Ja pierdziele, co rozpieprzę. Czas na ćwiczenia wcześniej, później. Dobra. Nie ma problemu, nie ma problemu. Tutaj bym się włamał. Tu trzeba śrubokrętem, nie? I tutaj. Dobra, ja muszę śrubokręt jeszcze raz zdobyć. Jaka lipa. Ja pierdziele, co ja odpieprzyłem? Ale czemu? Przecież ja nic nie zrobiłem, już nawet mnie nie ganiali. To przez to, że miałem klucz w eku? Ta. Podpadłeś. Czy ucieknę z tego więzienia? Za dobrze się tu bawię. Chłopie, zadźgam parę osób, to pomyślę o tym. Szczoteczką do zębów albo grzebieniem. Ja mogę komuś wybielać do herbaty dolać? Widz pisał, że klucz można w mydle odcisnąć. Dobra, 101 zmęczenia i luj. O chłopie, ale się zmęczyłem. Fizowaty traci pracę? O chłopie, jak on by trafił do tego więzienia. Ja bym go pod prysznicem zadźgał. Serio ci mówię, jakby się pomydło nie schylił na zawołanie, to by miał grzebień w żebrach. Z bomby. Z bomby, by serce było oglądane pod prysznicem. W GTA, no w tej, oczywiście w tej grze, tak. O chłopie. I dalej ćwiczę. Już mamy item. Co ty gadasz, chłopie? Ja jestem królem tego więzienia. Jestem pieprzonym królem tego więzienia sterydowym. Dawaj mi ćwiczyć. Pa, już chodzi. Patryk już jest kapusiem? Ty, Amy mnie nienawidzi. Pan wie, gdzie ty jesteś? Mam lekarstwo dla ciebie. C
dzięki za $20. A to jest prześcieradło, pieprz, ja myślałem, że to jest szynka. Dobra, czekaj. Poćwiczmy jeszcze trochę. Chłopie, tak do pieprze! Serio się będą mnie bali strażnicy! Na poważnie ci mówię! Ja niedługo będę nieoficjalnym strażnikiem więzienia. Będą mi za wszystko zezwalać. Na wszystko będą mi zezwalać, bo się będą bali. Zobaczysz to. Chłopa zadźgam pod prysznicem, a oni mówią, a oni po prostu mówią, nic nie widziałem i się będą patrzeć w ścianę. Zobaczysz to. O chłopie, niedługo strażnik będzie mi się pomydło schylał. Frajerek pieprzony. Dobra. Zaraz jest siłownia, tam mam ktoś do okradnięcia. Delicję, proszę, pobijcie delicję. Czekaj. Ukryć się muszę. Jaki poziom wściekłości jest potrzebny, żeby mnie nie bili? Delicje naklepane. 60? No to Sara będzie. Siema dziadzie, jak długo grasz? Masz na myśli, jak długo już siedzę? O chłopie. Życia by ci nie starczyło na moją opowieść. Oglądaj po prostu teraźniejszość. Nie powinno cię interesować po prostu moja przeszłość. Co ty się tak interesujesz? Z prokuratury jesteś? Pieprzeńcu? Zadźgać cię na stołówce? Zastanów się, co ty za pytania zadajesz. Dobra, zaraz jestem Pudzianowskim tego więzienia. Dobra. Oczywiście ja mówię o grze, to jest RP. Ja robię RP. Każdy o tym wie. Dobra, ale delicy za free naklepany. Mamy mundur. I teraz pytanie, czy schować gdzieś sobie ten mundur? Jak to ograć? Może go w kiblu będę trzymał. Tak, Mario, no. A to przypadkiem takiego dziada wybrałem. No ale to ja, rzeczywiście. Chociaż jeden ludzi był bardziej podobny. Co się działo? Czekaj, kogoś mam pobić? Nie. Biedaku, pieprzony, nic nie masz. Czekaj, teraz jest czas na ćwiczenia. Dobra. Uderzę kogoś. Czekaj, kogo ja mogę? Dogoń mnie! Co oszukiwałeś na testach? Szmato mnie nawet dogonić się. O kurde. Ruchy Mario, glad? No ruchy. Siema. Uuu! Do szafki się da schować. To pe Outlast. Dobra, i teraz ja wiecie, czego ja potrzebuję? Śrubokrętu. I pookradać policyjne szafki, chłopie. Zobacz tu. Zobacz, co się dzieje. Tyle jest do okradania. Trochę... Proszę. Nic nie zrobiłem wam. Nie. Nie. Ja pierdzielę i mnie nienawidzą. Dobra, cicho. Bramkę? Jaką bramkę? Przeżyłem strzał snajpera. Jak jestem takim koksem. Snajper do mnie strzela i się do szafki chowam i mi nic nie jest. Wykrwawić się nawet nie mogę. Jestem taki dokoksowany, chłopie. Nakokszony fest. Okradłbym też tą szafkę w sumie. Wszystko w tym więzieniu ukradł.
Jak to zrobić? Żeby to spadło. Da się w ogóle? Da im prezent. Ja do niego podejdę, będzie mnie chciał zabić. No co ty? Czekaj, czekaj. Chwilkę poczekajmy. Full HP będę miał. To może kazeta dźgnę. Bo i tak mam na niego misję. Stracę widelec. Czy tam ten. Nie widelec, tylko grzebień. Chyba będą mnie bili jeszcze, czy nie? Dobra, już chyba zapomnieli. Jest git. Będą? No już siedzę 5 godzin w szafce. W skrzydle szpitalnym. Oni o tym na szczęście nie wiedzą. Pewnie nie wpadli on też, taki koks mógłby przyjść i udawać, wiesz, że go coś boli, żeby go nie spałowali. Także jest dobrze, mam dobry wizerunek w tym więzieniu. Dobra, ty, ale jak ja już mam... Nie, no bo ja kazeta zadźgam. Na spokojnie, nie wzrośnie mi, wzrośnie tak do 70. Jakbym ukradł mu mundur i ukrył u jakiegoś wzorowego więźnia w biurku. Ej, właśnie, jak mówią, że jest przeszukanie kogoś. Jak ja bym mu coś podrzucił. O chłopie. Ej, Miemu na przykład, on mnie nienawidzi. Dobra, idę. Omek, co tam? Wiesz, co mi jest potrzebne? Pilot do TV. Jasne. Patryk, już kolacja to będzie dobry moment, żeby to zrobić. Odwdzięczę ci się, jeśli odwrócisz uwagę strażników. Nie ma problemu. Nie ma problemu, panowie. Ranga Valo jeszcze nie ma. Czekaj, o, może ktoś będzie miał ten pilot, od razu to kupię. Czekoladku. Mario. Teraz kolacja czy do spania? Kurde, ja mam questa na kolację. Ty, ale jakbym kazeta w nocy zadźgał. Nie interesuje mnie. Dziękuję bardzo. Jak to płaci? Jestem Żydem. Mali Edeon Goliborde 7 złotych. Czy mógłbyś w kolejnej grze nazwać jakiegoś więźnia mieniem i kwot średnich Zbigniew Stonoga i kwot? A z tym RB to fajny pomysł jak coś? Czekaj. No. Chodź. Szybko, kurde! Rozpieprzona jest ta grana. Już pałkę miałem policyjną. Ale dobra, bo mamy Czekaj, kogo ja teraz... Kawę, tak? Dobrze wyszło. Dobra, bo to był quest. Dobrze jest. Siła mi spadła od tego wszystkiego. Sam w dupę lipa. Nie masz tego, co ja chcę? LJ donosi na mnie strażnikom. Może zamknie się, gdy dostanie lanie. Jego pięściami zatukę, nie ma problemu. LJ. Dobra, LJ jest tutaj, ten ciemny kolega. No to przykro mi. Przykro
Przykro mi, LJ, ale... Za takie coś... Będziesz dziś... Nawet schylanie pomydło to jest za mało. Za mała kara dla ciebie. Gwoździe ci wpieprzę do zupy dzisiaj. Ty, gwoździe z czymś połączyć. Zobaczymy, czy będzie się dało. Dobra, LJ, gdzie ty idziesz? Aha, bo teraz ten... Śniadanko. Co się w dupę dzieje? Ja miałem na kolację, nie? Ta. Dobrze, panowie, dobrze. Idźcie już stąd, bo chcę okraść mąka. Szybko, bo wstanie. Urde śmieciu. Dobra, idę gwoździe odłożę. Nie, gwoździe mi nie zabiorą. LJ, gdzie ty idziesz? Masz farta. Kurde, no sami tacy w tym więzieniu. Gdzie jesteś? No gdzie ty się ukrywasz? Może na robocie jest gdzieś? Gdzie on w dupę jest? Serio go wcięło? Lutuj szafki? Jakie szafki? A ludzi? No ale pilot tylko potrzebuje obecnie. IQ se trochę podnieśmy, bo spadło. Tracisz tylko czas? No kurde, gdzie on jest? Ukrywa się gdzieś. On wie, że jest na niego wyrok? Tu jest. Obiad. Ja na kolację muszę. Dobra, LJ. Śledźmy go teraz. Jego pięściami zatukę bez problemu. Bez problemu. Zaraz skończy się wyrok GG. Nie skończy się, chłopie, bo ja co chwila coś odpieprzam. Dobra, spokojnie. Widzicie tutaj moją ofiarę? Patrz, co się będzie działo zaraz. O, chłopie. Czy jesteś? Nie wiem, wizowaty właśnie. Były pogłoski, że... Dobrze, dobrze. Wejdę do ciebie. Chodź tu, śmieciu. Co ty myślisz, że w pracy się ukryjesz? Zatukę cię. Co masz? Dawaj te itemy. Dawaj nawet ubrania. Pieprzyć cię, nara. Pozdrowienia od nie wiem kogo. Kto na ciebie wyrok dał? Ja po prostu chciałem ci wpieprzyć. Nawet za darmo bym to zrobił. Czekaj. Kurde, no. Jaki item ja mogę zrobić? Bo nie wiem. Tego papieru na chacie tyle mam, że to jest luj. Kto tu rządzi? Fajans. Chodź tu. O! Na kazeta dwa questy są. Chłopiec, kazeta jest $60 do zgarnięcia. Rolexa mu zabrałem i luj. Dobra. Poćwiczmy trochę i na kazeta się rzucę. Mogę biurko innego więźnia do siebie przynieść? I co, wtedy jak mi zrobią przeszukanie, to nie zabiorą mi rzeczy?
Jak tak będziesz kasę zbierał, to za kaucję wyjdziesz. No. Gdzie crafting widzę? Tu jest crafting gdzieś widoczny? Nie ma. Czekaj, daj mi poćwiczyć. Bo siła spadła, taki herlawy nie będę chodził po więzieniu, bo się mnie bać przestają. W dzienniku jest crafting? Ale tylko to co ja zrobiłem. Ja zrobiłem jedną rzecz. No fizowaty dalej robi w tym. Dobra panowie, bierzemy skarpetę, bierzemy mydło. Ty, naczelnika, jakbym zadźgał, co by się stało? A ja chyba IQ nie będę miał. Jak mi IQ spadło od tej siłowni. Jak już mam ujemne IQ od tej siłki. Spokój się, czego ty się prujesz do mnie? Bydlaku. Chłopie. Czekaj, czekaj, ja muszę na kompa iść. A nie, ja mam spieprzone full zmęczenie. Ja muszę się umyć. Czego ty się denerwujesz na mnie, debilu? Dobra, już, już, już. Grzebień, nóż, grzebień, żyletka. Wymaga 20 punktów poziomu inteligencji. Grzebień, żyletka. O chłopie. Zaraz będzie grzebany. Nice, nice, nice. Cześć, inta se to dajmy. Zaraz tam pójdę, jak się skończą bić. O, już skończyli. Co tam panowie? O! Nie! Snajper będzie. Kolacja. Dobra, luj, idę zrobić zamieszanie na kolacji, bo za to siano jest. A nie mam nic nielegalnego. Dobra, snajper, ty. Podrapać się w oplecach możesz. O chłopie, 6 HP. Biegnę na kolację, bo ja... Jezu, szybko! Czekaj! Dobra, siła nie spadła, to najważniejsze. Chodź. Dobra, inta dodajmy. Przestań! Czas wolny. To nie tu. Gdzie te kompy w dupę? Gdzie te kompy? A, niżej. Dziobak, co ty piszesz, chłopie, na tym czacie? Bo ci będę musiał zapieprzyć lepę. Ile mam inta? 24. U, biją się. Dwóch wojowników się bije, ciekawe. O, i dwóch naklepali. Chyba tak z pasji tego drugiego jeszcze zbili. Czekaj, ja już mam dużo inta. Dobra, żyletka, grzebień i idziemy kazeta Idziemy go podrapać, uczesać go. Uczesać go grzebieniem, ale z żyletką. Najlepiej go skalpować. Piękna sprawa. Kurde, grzebienia na chacie nie mam. Dobra. LJ, masz grzebień? O chłopie, ty zobacz to! Dobra, KZ.
$60 jest za twój łeb. Iś! Uś! Leżeć! Lota, lota, lota. Nie! Ukryję gdzieś pałkę! Dzięki, Dymek. Dzięki, Dymek, doceniam. No, dużo ludzi pisało o tej grze, masz rację, i długo. Dla fizowatego czy dla zasady na klepie? Chłopie, nie ma problemu. Zakradnę się w nocy i mu rzepkę z kolana wytnę tą żyletką nową. A potem tą rzepką będziemy sobie grali na korytarzu w piłkę. Dobra, schowam to. Ty! Jakbyś pałką uderzył, ile HP zadam? Dobra, muszę się z tą pałką, ja muszę ukryć. A wieczorny apel jest, bo będzie lipa na mnie zera, bo ja biję ludzi. OJ! Do której dzisiaj co? Ta gra? Nie wiem, jeszcze z więzienia nawet jednego nie uciekłem, no ty już się pytasz. Zakradnę się już do celi. Do celi się zakradnę, bo mnie zatłuką. Czekaj. Te mydła pokładę na ziemi, tych nie zabiorą, po co je tu trzymam? Czekaj, na kogo ja mam teraz questa ogólnie? A nikogo już nawet bić nie mam, dobra. Ty, ale teraz już trzeba przemyśleć, jak uciec z tego więzienia. Bo ja już jestem królem dżungli w tym więzieniu. Już naprawdę jestem królem tego więzienia. Teraz trzeba pomyśleć, jak stąd uciec. Dobra, pan wie się kłęku. Do kibla. Czekaj. Szyb wentylacyjny. Dobra, wchodzimy tam dzisiaj do tego szybu. Zobaczyć, co tam będzie. Dobra, nie mam śrubokrętu. Pilnik. Lina. Drabina. Jezu, ile rzeczy. Ale śrubokrętu nie mam. Nożem można otworzyć? Z kuchni tym nożem? Poudawajmy, że jem. O, LJ znowu coś ukradł. Znowu LJ muszę lać. Ja pierdzielę ty. LJ serio przepieprzony w tym więzieniu. Ciągle go trzeba bić. Chłop się nie uczy na błędach. Już jak już tyle razy lałem. On niedługo kolor zmieni od tego bicia. W sensie będzie siny non stop. O to mi chodzi. Od tego bicia. Dobra, panowie i panie. Kurde, zabierz to mydło zapieprzone. Co ja przyciąłem? O chłopie, ja pierdzielę. Ile to czasu zejdzie? Nie interesuje mnie nic, tylko jak. Dziękuję bardzo. Spider 175 dał na Goldboardy 50 zł. Dzięki, Spider!
Dziękuję ci bardzo. Pilnik? Lepiej pilnikiem? Dobra, zużyję ten nóż. Był pilnik do kupienia, był. Zatrzymaj się. Gdzie uciekasz? Spać. On tak już leżał. Leżał tak jak przyszedłem na stołówkę. Na poważnie mówię. Wchodzę na stołówkę, chłop leży. Dobra, spokojnie, spokojnie. Podejdźmy. Co on powiedział? Dobra. Ceworda zobaczyłem, się przestraszyłem, widzowie. Momek! Momek z młotkiem chodzi na stołówkę. Dobra, Momek, zadźgam cię. Przykro mi. Muszę ten młotek mieć. Albo nie, pieprzyć. Ja chcę pilnik. Luj z tym, idę ludziom... Drewno rozrzucać. Co to jest? Dobra, pookradajmy może trochę, bo ja potrzebuję, widzowie, wiecie czego? Tego pilnika. Widelec, krzewin. Spinacz. A spinaczem można otwierać zamki? Co on powiedział? Siejkowski też okrada ze mną. Nice. Dobrze, Siejkowski. Dobra, Mario, co tam masz? Folia jest nielegalna. Czemu? Czekaj, czekaj, bo oni nic tu w dupę nie mają. A ile zostało tego? Ale nie, bo jak ja tam na górę wejdę, to ja potem muszę zejść jeszcze. To ja muszę serio znaleźć gdzieś. Czekaj, gdzie oni mieli te pokoje? Ej, do tego magazynu jakby się włamać. Spinaczem. Tam mogą być dobre itemy. Ale oni nie mają... A, czekajcie, wachlarz jeszcze muszę zdobyć. Oni nie mają spinaczy nigdzie. O nie. Znaczy nie spinaczy, oddaj szczoteczkę. Nie mają nigdzie pilników. Czekaj, bo ja też tego potrzebuję. Nigdzie nie mają rzeczy, których ja potrzebuję. To trzeba kupić? Kołdrę na kraty się da wziąć, żeby nie widzieli. No ale będą widzieć kołdrę, to się zdenerwują. Czekaj, biją się. Gdzie oni się bili? Gdzieś się klepali. No Momek, ty ciągle leżysz się przytomny. Kto tu rządzi? Chyba ja tu rządzę. Czekaj, ja chcę tego. No te pilniki, ja widziałem dużo tych pilników, ale nie kupowałem. Muszę kupić dwie rzeczy. Dwie rzeczy muszę kupić, widzowie. Śrubokręt do otwierania zamków. Sorry, w dupę.
Ej! Przed chwilą mnie chciał sprzedać, się zdenerwował, bo go zrzuciłem. Za w dupę łachmyta pieprzony. O, fajansa znowu trzeba pobić? Z tym fajansem jest jakiś problem w tej grze. Może IRL też? Ej, odłamek szkła, nie da się go założyć. Jako broń. No poćwiczę chwilę, skoro każą. Oni się szybko denerwują. Kraty mogę odkręcić. No zamki się dało śrubokrętem, czy nie? Czy to w samouczku coś innego się otwierało? Chwilę poćwiczę, bo i tak trzeba czekać aż ten. Odłamek taśma plus... Czekaj, co? O kurde! Biją się. Wejść tam nie mogę, w dupę. I policjanta, oni gazeta biją. Pa jakie dymy. Czekaj. 5 inta, szybko dobijmy. Wypieprzaj! Wypieprzaj ode mnie. Dobra. Ja pieprzę tą kolację. A to po 8% tylko. Zamiast po 5. Znaczy on szybciej, ale i tak gówno. Co ty pieprzysz? Chłopie! Ja nigdy nie ucieknę z tej paki! Jak ile obrażeń jest? Ile zostało użyć? Może tu na razie... Śrubokręt muszę na tamto mieć, tak? Ja pierdziele, chłopie! Wiesz ile ja już mam towaru nielegalnego u siebie? Jak mnie złapią, to będzie taka lipa, że to jest luj. Ja już mam konkretnie przepieprzone tutaj. Kolejny pilnik. Ale drogie te rzeczy! Ja serio będę musiał do roboty chodzić. Ja pierdziele, lipne życie tej, że trzeba robić. Nie umrze, mi zabiorą pilnik, błagam. Jo pierdziele, wszystko mi w dupę zabrali, wszystko, ja miałem tyle towaru na chacie. Ja pierdziele, nigdy nie ucieknę z paki, nie ucieknę z paki nigdy. Ja pierdziele, połowę rzeczy mi zniknęło. Ja pierdziele, ty. A wentylator chociaż jest popsuty, czy nie? Co kratę trzeba założyć? Jaką kratę? Co ty pieprzysz? Od kogoś mam zabrać? Co zbudować mam kratę? Co ty pieprzysz? Ty do mnie mówisz? Dobra, mam nowy plan. Ale jak otworzyć tamtą kratę, co była? Da się to łyżką zrobić?
Albo widelcem? No coś, śrubokręt! Ja pierdzielę. To jak zniszczyć? Tu. Jezu, ile roboty przy otwieraniu tego. Zakryj kraty prześcieradłem? No co ty pieprzysz? Co to za zakrycie jest? O kurde. Dobra, cicho, cicho, jest dobrze. Jest dobrze, spokojnie. Powolutku, powolutku. Noży zabraknie w tej. Daj łyżkę na testo, co się stanie. Co ty mówisz, że aktor, co grał Hagrida, umarł? Co ty gadasz? Nierealne. Sadgę, no, mega sadgę. No co ty pieprzysz? Kaset, już węszy, już w dupę węszy. Dobra, jak to zrobić? Jak? Ty, ale ja muszę tak to coś zrobić, żeby tego widać nie było tutaj. Jak to zakryć? Czy dopiero to otworzyłem? Ja nie ucieknę nawet z tego więzienia. Jakie prześcieradło! Dobra. No jak to zakryć? Kraty? Ja pierdziele, co ty gadasz? Ale spać nie będę mógł. No ale oni to widzą! Nie widzą tego? Co się w dupę dzieje? Ja nic nie robię, jakieś posiłki na mnie wzywają. Zobacz, jak mi siła spadła, tyle wysiłku na nic. Przegapiłeś apel i posiłki wezwali? Co ty pieprzysz? Ja z więzienia uciec nie mogę teraz. Ech, Patrygiusz, zamknij tam mordę, bo to nie moja wina jest. No puść mnie! Kazet, dobra, naklepę kazeta i luj. No nie mogę.
Snajper mnie zastrzeli. Ja nie wiem, co się w tej grze dzieje! Z innej celi. O! W innej celi rzeczywiście dobry pomysł. W innej celi rozpieprzę. Jak wejdzie typ, to go zadźgam. Tak? Ale ja i tak muszę być śrubokręt. Dobra. Mam plan. O kurde. Dobra. Dziękuję bardzo. Mój drogi Żydzie, nie czytasz czatu, nie wiem, olewasz nasz jak RB swoją inteligencję, możesz chyba łyżka drążyć dziurę w ścianie, zakrywasz to plakatem, go się chyba kupuje albo kraftuje z kleju i czegoś tam, to jest najprostsze więzienie PEPEGA. Co ty pieprzysz, że tak się da? Nie no. Aż idę po łyżkę, teraz mnie zdenerwowałeś. Aż po łyżkę idę. Siema. Kupić? Kurde, sorry. No jak nie, jak już kupiłem? Dobra, jak łyżką w ścianę? Gdzie w ścianę? Co ty pieprzysz? Nie da się. Co widelcem? Łyżką miało być. Cicho. Zniszczę pilnikiem tutaj. Będziemy już mieli slota. Co on tam gada? Dobra, zamknij mordę. Podłogę? Kop! Co ty gadasz? Ty, ale skąd ja miałem wiedzieć, że się drewnianą podłogę kopać za łyżką? Ja pierdziele. Co ty robisz? O chłopie, zmęczony jestem, poczekasz? No ty szmato! Ja pierdziele. Zobacz moją siłę już. Już siły nawet nie mam. Ale dobra, mam łyżkę. Dobra. Nie, ja już ogarniam, Już wiem, co robić, Bieramy łyżki. Patrz teraz. Czas na ćwiczenie, nie mam czasu. Już. Zobaczymy, co tam będzie, ty. Co tam będzie? Po co tu? No jak po co tu w dupę? No skąd wiesz, że nic? Co ty pieprzysz? Skąd ty wiesz, co tam jest? Szelbetu.
Ja pierdzie. O mój Boże. O mój dupę Boże, nie wyrobię. Chciałem się przekopać przez ten? Ty, chyba że tu byśmy zaczęli. Zobacz, zobacz, czekaj, mam plan. Byśmy tu zaczęli kopać. Raz, dwa, trzy, tu się wykopujemy. Jesteśmy za murem. I co wtedy? Ty, a jak założę teraz mundur, to co się stanie? Ty, patrz. Mundur założę i wyjdę z więzienia. A ja mi mundur zabrali. Dzięki głupian, ty siema. Jestem. Przestańcie mnie ciągle bić! Pieprzony rasizm! A ja tu można kopać? Kurde, jakbyśmy jakieś takie miejsce znaleźli. O kurde, się wszędzie da kopać. Dobra, znajdźmy miejsce z najcieńszą ścianą. Jest cienka ściana. Kumasz? Ty, jakbyśmy się tu dokopali do tego? Do tej drabiny, co tam jest? A jakbym się tu przekopał? I tam. To mnie goni? Ty, ale jak tu zacznę kopać, to się skapną? Do magazynu się wkop, ty, ale ile to zajmie czasu? Łopatę muszę kupić. Da się? Albo zrobić jakąś lepszą łopatę? Tu jest magazyn. Ty, a jakby śrubokręt kupić albo tom. Ty, o kurde, to gówno do otwierania zamków. Mam plan. Zamknij pysk tam. Jak ten magazyn to praca? Jaka praca? O czym ty gadasz? Daj to w kiłku. Tyle, oni nie mają tego. Widelcem ścianę można? No ale... No dobra, czekajcie, spróbujmy te ścianę rozpieprzyć. Bo widelców mało jest. Ta, da się, no. Dobra. A co, skapną się, że niszczy ścianę na tym? Jak zacznę ją niszczyć? To jest praca? To? To jest praca? Ten magazyn? To gdzie jest magazyn z prawdziwego zdarzenia? No, Momkowi za ten robią. Przeszukanie. Ty, a łomem co można? Może łomem te kraty wypieprzę? Mam $30. Ktoś włamał się do magazynu, czyli jest gdzieś magazyn. Teraz w nocy do magazynu. Gdzie jest magazyn? To? Ty, to jest magazyn? Nie, szafki. Chyba, że tam jest magazyn. Dobra, nie złapią mnie. Na spokojnie to ogramy. Muszę znaleźć magazyn.
tylko wyszczać się muszę. Dobra, idę wyszczać się. I gdzie jest magazyn, mi powiedzcie. Dobra widzowie, już mega ogarniam tą grę generalnie. Muszę się dowiedzieć gdzie jest... O kurde noś! Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Coś w dupę dzieje. Olaf dał na Golibordę 5 zł. Zdradzić ci crafting na fakę ścianę i fakę kratę. Czy chcesz robić po swojemu? Na razie nie. Ja to ogarniam już. Ja już mega ogarniam, tylko mnie ciągle łapią, nie wiem czemu. To jest problem. Ja już serio dobrze ogarniam, patrz tu, ja mam tu ukrytą rzecz. Gdzie ta w dupę dziura jest? Gdzie jest dziura? Co, zakopali dziurę? Chłopie, w dupę! Plastik, praca, klucz. Co? Co to w dupę jest? Ja nie wiem, co kupiłem. No kupiłem teraz. No kupiłem teraz, kupiłem. Czekaj, biją się. Ja pierdzielę, możesz mnie puścić? Pieprzona parówo. Dobra, czekajcie, ja chcę zobaczyć co się stanie, jak zniszczymy ścianę. Powinieneś uciec 1,5 H temu. Jakich magazynu nie ma? Magazyn. Popoga. Musi być coś takiego jak magazyn w więzieniu. Co ty gadasz? Dobra, robimy test. Co się dzieje jak ściany rozpieprzę? Ja wiecie gdzie zniszczę? Tam gdzie jest ta drabina. Patrz, patrz, patrz. Tu zobacz, więzienny schowek. Patrz tu, patrz tu, patrz tu. Na siłowni będę niszczył. Nie, oni się skapną. Gdzie oni mnie zobaczą? Tu oni nigdy nie wchodzą. Ja pierdzielę. Ty mi to zauważą zaraz. Dobra, kuję ścianę już, kuję ścianę. Cicho, cicho. Dobra, dobra, jest gej.
Dobrze, gram teraz? Poszli na obiad. Teraz jest dobrze. Niszczymy tą ścianę. No kurde, w dupę, ty szczochu pieprzony. Ty się nawet nie umiesz niszczyć ściany. Siema, Jolk. Mi się skapnął, że to ja zniszczyłem. Lina, powiesz, czy się... Uciekamy! Łopato! Jest git, jest git. O, ja pierdzielę, czemu? Ta gra jest tak rozpieprzona, no nie wyrobię! A czekaj, a odnawiają się te schowki? Nie mów, że straciłem łopatę w dupę. Łopatę straciłem. Tak to bym już mógł kopać. Dziura jest? Ty racja. No ale nie ma nic, poza tym, że jest dziura. Dobra, musimy znaleźć tych schowków więcej. Tych schowków więcej trzeba znaleźć. No ten sniper to jest szczoch pieprzony. No skąd ja miałem wiedzieć, że on mnie zabije jak śmiecia, no. Dzięki, Black. Chłopie, mi tak już... Tu wejść. Dobra. Ze swojej celi kop? O, rzeczywiście. Nie, czekaj, będę kopał z Patrygiusza celi. Żeby na niego było. No ta. Czy ja z widelca się zrespiły w tym, czy nie? Dobra, mam mega plan. Już wiem, jak uciec z więzienia, to już jest plus. Czekaj, po co ja te łyżki nabrałem? Wejdziemy tu. No czemu oni mnie szukają? No rozpieprzona jest ta gra. Ja nic nie zrobiłem. Dobra, biją się chłopaki. Czemu 4 godziny robię tutorial? Chłopie, ty jesteś przypieprzony. Co to za pytanie? Dobrze mi idzie, tylko ty nie ogarniasz.
A co by młotek dał Draco? Młotkiem się co da? To jest broń chyba, czy nie? Czy da się ściany młotkiem burzyć? Cześć, codziennie się pewnie respią te, nie? Ja powinienem tak. Dobra, to teraz poróbmy coś normalnego, skoro... Nie, nie, nie. Teraz pookradamy ludziom te skrzynki. Ty tutaj, to mówicie, że jest praca. To na pewno nie jest praca. Ja mam $6. Dobra, dobra. Widelce skombinowałem. On nie zobaczy, nie? Dobra, nie widział. Przestańcie! Plakat na ścianę? Nie mam. Zaraz zerknę. O chłopie, dziurę zrobiłem. Mogę DVD na ścianę wpieprzyć? Luj kołdrę wpieprzę na ścianę i tyle w temacie. Nie, naprawdę nie wyrobię psychicznie z tą grą. Ja pierdzielę. Ta gra wymaga zaawansowanego IQ, naprawdę. Nie da się w nią grać. Nie da się grać w tą grę, jest za trudno. Sword and Sandals ja powinienem grać, a nie w takie gry. No nie wyrobię, no kopę tą ścianę 10 minut. No to dopiero pierwsze więzienie. Nie no, z jednego uciekłem w tutorialu. Ktoś zalał toalety, okej. Chłopie, ta gra jest mega popieprzona. Na poważnie ci mówię. Co ja robię? Zaraz ogarniemy plakat. Magazyn plus taśma. A ja mam taśmę. Ja taśmy nawet nie mam. Mam $6 jak śmieć. Jak śmieć! Kaze, co ty piszesz? Zobacz, tu jesteś rasista. Questy? Pieprzyć questy. Oni i tak nic useful nie mają na sel. Pałka policyjna. Co to jest? Dobra, zamknij pyski już. Zamknijcie mordy. Dajcie mi widelec. Muszę ściany zniszczyć. Taśmę muszę klejącą zdobyć i ten magazyn. To jest papier. Boże. Ty, może się tu coś zrespiło?
Oj! Nie! Bo na chwilę wyszedłem! Wtedy też wychodziłem, nic nie robili! Ja pierdziele, nie wyrobię z tą grą. Serio ci mówię, że z tą grą nie wyrobię. Wyszedłem wcześniej na chwilę zobaczyć, co się dzieje. Ściarnie mnie zamkną. Chłopie, zaraz rozpieprzę coś już z tych nerwów. Ta gra jest za trudna. Nielegalne przedmioty schowaj, dobra. Nie, bo mi zamurują ściany i tego nie odzyskam. Wejdź stąd, no przecież mnie policja gania. Dziękuję totalny szef, to 23 miesiące. Ta gra jest na 100 godzin. To więzienie chyba. Dalej jest tylko gorzej. Jak oni tu wejdą, zaczną dziurę w ścianie, to co zrobią? Ja pierdzielę, nie wyrobię. Nie wytrzymam. Nie wyrobię w dupę, nie wyrobię z tą grą. Ja pierdzielę, nie wyrobię, no nie wyrobię. Dobra, muszę zdobyć taśmę klejącą i zrobić ten plakat. Nocy snajperów nie ma. Ile to wymagało inta? Ten plakat. Tam 9 mi brakowało. A ile już nabiłem? Chyba tak, Draco. Nie no, dla mnie są gry typu Archero, Cookie Clicker i tak dalej. Cookie Clicker, Farmerama, dla mnie takie gry są. Dobra, teraz szybko magazyn. I widelce, i chłopie, niszczymy ścianę. Daj mi tego kuraka pieprzonego chociaż. Piknik. Nice. Daj mi taśmę klejącą, proszę cię o to. Drewno? Pieprzyć cię, serio cię pieprzyć. Pieprzyć niebieskich. Bateria, ty, a baterię w skarpetę jak włożę? Ile DMG zadek kogoś uderzę w potylicę na korytarzu? Jak zero, chłopie. IRL zaraz na tobie test zrobimy. IRL to jest taka gra jak coś. Gra taka, GTA IRL. Że takie jest aż tak realistyczne, że już jest ponad RP. Ponad RP to już wychodzi. Się nazywa tak. Daj mi tą taśmę klejącą. Dawaj tego pączka. Ty. Ja taśmy nie mam. Dobra, idę po widelce.
rozpieprzona gra. Co 4% na ścianę zostaw? Co mam na ścianę zostawić? Co się dzieje? A bo ona ma mało procent. A po co zostawić 4? Ale ja chcę taśmę. Skąd ja mam taśmę wziąć? O, pilot był quest. Dla bombka. Co z kibla taśmy mam? Nie ma w kiblu taśmy. W dupę nie ma jej. No idę. Kupisz taśmę, sprzedasz taśmę, kupisz? Plastik, celi, klucz. Co to w dupę jest? Nie mam taśmy. Blachę mam. W kiblach ludzie rzeczy wyrzucają? Idę sprawdzić. A w takich kiblach też? Czy tylko w kiblu tam na dole? Nie ma nic. No nie ma! Te łachudry nie mają taśmy, kumasz to? Pieprzyś to, nie zauważyłem jak w ścianie będę siedział. Wchodzimy tutaj. Ty, oni by musieli wejść do Patrygiusza do celi. To jest niemożliwe, że wejdą, bo po co? Przecież on jest grzeczny. On by dupę dla strażnika wylizał. Na pewno nie wejdą mu do celi. Oni go lubią. Siła w leglu. Połóż się. Dobra, dobra, zaraz tam jesteśmy. A to jest siejko. Czemu mu wlazł? Wtupiam te ćwiczenia. Która to była ściana? Ja pierdzielę, widelca mi nie starczy. Pysk. Dobra, dobra, dobra. Mamy plan widzowie. Teraz idziemy tą ścianę zburzyć i wchodzimy i czekolady okradamy. Ukraść tego nie da. Co to jest? Ja myślę, że skrzynki. Co to jest? Idź do góry, nie? Bo jest dzień. W nocy tam pójdę. Masz wekół cegły. Tylko srebro się da otworzyć? Załatę? Po co tam nie chodzą?
zobaczą to? Dobra, jest dobrze. Po co mam to załatać? W nocy tam pójdę. Teraz załatać i w nocy to rozkopać? Samki pysk. Fakt, mnie zobacz. Ty, ale no to... Nie, to czemu? No to, tego nie łatali wcześniej. W nocy z celi nie można wyjść, jak nie można. Teraz spokojnie, spokojnie. Ja mam mega plan teraz. Biorę ze sobą pilnik na te akcje i latarkę. Co latarka daje, gówno? Puść to, puść to! Ty, broń wziąć ze sobą na akcję? Wezmę ze sobą to, pilnik i grzebień, i ten grzebień co wziąłem, pilnik i widelec. Tylko co tam będzie? Jak tam dalej nic nie będzie, to po co ja to wszystko robię? Się okaże, że ja to wszystko po nic robię. Ja już nerwy mam. Dobra, dawaj ten apel już. Nie, kolacze chyba wcześniej. Kolacja już chyba było. Dobra. Manekina z dwóch poduszek prześcieradła. Jakiego manekina w dupę? Co ty gadasz? Tupa, jest coś takiego. Nie zdąży się douczyć. Ja pierdziele. No i luj z twoim manekinem. Wypieprzam te poduszki na tym. Na dziedzińcu. Witam, Werterek, jak to możliwe? Na Discorda to łącz, tam zawsze dają. I zawsze przychodzą. Ty! Już idź? Teraz nie będzie tego, tak? Jakbym miał śrubokręt, to mógł uciec? Czy tu trzeba klucz mieć? Klucz trzeba mieć? A jakbym się podkopał? Podkopałbym się łyżką, to co? Pilnikiem? Ile zniszczyłem? Mało. Ej! NIE! NO SKĄD?! JAK ON TU WLAZŁ?! Ja pierdziele! Rozpieprzone to jest, przysięgam wam. Jak ja mam uciec z tego więzienia? To jest więzienie nie da się uciec z tego więzienia, mi się wydaje.
Takie są realia, widzowie, właśnie. Nie da się uciec z więzienia. No ale skąd ja miałem wiedzieć, że on tam przyjdzie? Mogłem go... Ty, a jakbym go zatłukł i wygrał walkę, to by przybiegli inni? Ogarnij kombinerki, kilof. Ale co ty mi piszesz? Co ty mi piszesz? Co ja idę do kopalni, chłopie? Uciekam z więzienia, ty mi ogarnij kilof. Ogarnij sobie PS5, chłopie, plazmę i będziesz miał fajny czas w więzieniu. Co ty pieprzysz? Zastanów się nad sobą. Chłopie, kumasz, że ja mam tylko noże i widelce, bo jestem debilem? Ja mam tylko umiem ścianę rozłupać. Kumasz to? Czy nie? A da się nożem przeciąć kratę? Tam? Tą siatkę, czy nie? Dobra, mam plan teraz. Idziemy zobaczyć, czy ściana jest zniszczona. Bo oni mnie złapali z tamtej strony. To może nie załatali z celi Patrygiusza ściany. Jak myślicie? Teraz okradnę te ciała. Nice. Taśma, nice. Mogę zrobić ten plakat. Fuck, załatane wszystko. Ja pierdzielę, załatane wszystko, załatane wszystko. Dwóch pilników taśmy. Chłopie, ja inta nie mam. Ja jeden pilnik miałem. To było takie RNG, że ten pilnik miałem. A ty mi piszesz, że dwa pilniki taśma. Ty, spinaczem drzwi da się otworzyć? Dobra, zaczynamy. Mamy cały dzień na to. Ucieknę tego dnia. Dnia numer 30. Uciekam z więzienia. Nie weszli do celi, dobra. Przebiegł tylko typ, powiedział, że ja łupę ścianę i poszedł. Jest git, jest git. Patrygiusza zabili w tym więzieniu, że go tu nie ma nigdy? Ja łupę te ściany, łupę, jego tu nigdy nie ma. Co w dupę się dzieje z tym wirem? Jedną ścianę zaraz zniszczymy. Tylko jak dalej zniszczyć? Nie mam nic. Pilnik, pilnik, magazyn, pilnik, magazyn. Ale taśmy mam nie zużywać, nie te nożyce miałem zrobić. Dzięki bardzo, a. Sorry.
Sorry, sorry, ok. Lekka wpadka. Ale wiesz, że dzień numer 30 to jest dzień naszego triumfu? Zdajesz sobie z tego sprawę? Widzicie to, co ja? 19 inta, idziemy, idziemy to. O chłopie. Kryję to w kiblu. Fifka, nie, pierwsze tę grę. Ja nie lubię Fify, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, do 19, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mamy to. Tylko nie mamy widelcy, żeby wejść tego, żeby zniszczyć ścianę. Kurde, nie mamy widelcy. To dzień numer 31 będzie naszym dniem. Chyba że widelce znajdziemy. No tam jest chyba 80% ściany do zrobienia, to trzy widelce chociaż. Trzy widelce, mamy nożyce zara. Jeszcze noże wezmę. O chłopie, jest realna szansa na ucieczkę. W końcu. Ty, ja w nocy pójdę i będę niszczył ścianę w nocy, iluj. Wezmę dwa takie te. Dobra, udaję, że to coś robię. Bo już mam i tak dużo tego. Zobaczmy tą ścianę rankiem. Spokojnie, ja tego dnia ucieknę w nocy. Nie, rano już będę na Bahamach, chłopie, tam gdzie nie ma ekstradycji do USA. Czy tam na Kubie. Zależy gdzie. I chilluję bombę, palę cygarko, chłopie, leżaczek, plaża, Kuba. Chłopie, jest takie dymy. Wiesz, co się tam będzie działo? Ty sobie nie wyobrażasz jeszcze. Tylko widelców potrzebuję. Czym mogę tę ścianę niszczyć poza tym? Zamknij pysk. Da się czymś ścianę niszczyć? Spinaczem? Co spinaczem w dupa? Kilofem. No ale skąd ja ci kilof wezmę? Z dupy? Patrz, nie ma tu też nic. A ręką da się? Łomem się da? Nie, to ja chyba serio załatam na noc. Chociaż nie. No zobacz, 60%. To jest dużo jeszcze. Chociaż jakby jeszcze jeden widelec skombinować, to by wystarczyło. Ile zostało? Czekaj, ja miałem zrobić to gówno. Ja to w kiblu ukryłem, tak? Ja pierdzie, jak ten int spada szybko.
Dobra, co wy robicie, debile? Masz timeouta, śmieciu. Co ty se liczysz do 90? Stary cię nie nauczył? Kolejny. Wypieprzasz stąd. Śmieciu pieprzony, na palcach się ucz, liczy się na czacie. Nożyce zrobiłem. Łopatę jakąś mam. Rydel, co to jest rydel? Skąd mam wziąć jeden widelec? Da się jakoś? Manekina zrób. Mogę spróbować, tylko ja i tak idę zatkać tę ścianę. Bo ja tej nocy jednak nie ucieknę, bo widelców nie ma. Następnej nocy uciekniemy. Dobra, baśniowy chlebek. Masz permanentną banicję. Dziękuję bardzo. Wiatrak. Ban za nic? No, to prawda, ale jak chciałem, to dałem, bo jestem dyktatorkiem. I co mi zrobisz? Idź się poskarżyć do ulubionego streamera. To cię jeszcze będzie pocieszył, żebyś mu 5 zł wysłał. Nie, może już ci perma dam, co? Dać ci już perma, czy nie? Dać? Pytam się ciebie. Dobra. Nie, ty masz SPX w wyniku. Dam ci timeouta tylko. Tobie dam perma. Jak ty się nazywasz? Lamborghini ty? Lamborghini z malucha zrobione, masz perma w dupę. Coś jeszcze? Zdenerwowałeś mnie. Jeszcze coś? Klawisze pałować tego brudasa. Słuchaj, ale ty nie pisz mi tutaj, co ci stary w liście pisał, jak kolegów sprzedawał i go potem pałowali pod prysznicem. Ja pierdzielę, co ja pieprzę. Nie mogę. No psycha mi siada przez widza. Przysięgam, że to przez widza taka toksyczność. Serio przysięgam, że to przez widza. Na poważnie ci mówię. Wierzysz? To jest nasz ostatni dzień w celi. Ostatnia nocka w celi. Przysięgam. Jutro wychodzę na wolność i jadę na Kubę. Będę komuchem, ale wolnym. W pewnym sensie. Nic nie będę mógł, będę biedny. Tu będę gruz jadł i tak dalej. Ale będę wolny. Będę widział niebo. Dobra. Ja już się szykuję na to. Broń se zrobię. Gdzie mydło? Luj, nie mam mydła. Zobacz, ile kopię to. A dobra, ja myślałem, że to od tego, od góry idą procenty. 12%. Ja myślałem, że 88%. 30 dni... 31 dni ucieczki, a areszt miałeś na miesiąc? No co no, ale wyjdę 2 godziny wcześniej. Ja pierdziel. Zakryj, bo zobaczą? No do nocy nie zobaczą. A, że z tamtej strony rzeczywiście, no. Tą dziurę zobaczą małą? Zobaczyliby tą małą dziurę? Dobra,
Mamy teraz chill, panowie. Chillujemy sesję. Ja już się szykuję po prostu na wyjazd, na wakacje. Dobra, daj widelec jeszcze. Jakiś nożyk fajny. Jest git. Mam serio dobrą esę teraz. Zobacz, ja wpieprzam obiad z uśmiechem na twarzy. Strażnicy się pytają, co ty robisz, chłopie? Ty masz dożywocie. Ci mówię tak. Nie. Ja dzisiaj wychodzę, jestem na Kubie za dwa dni. Będą mnie wieźli w takim z węglem. Że będę musiał wejść i z węglem będę jechał i szczurami. Będą mnie szczury po kostkach gryzły. Ale ja mam to w dupie, bo będę niedługo na Kubie. Chłopie, maluchem se będę jeździł na Kubie niedługo. Zarąbiście jest. Jest zarąbiste czasy. Kumasz to? Maluch, jadę maluchem. Nie stać mnie na paliwo, ale jadę. Jakoś koń ciągnie malucha. Ja wam cygarko, patrzę sobie przez okno i chilluję esse, bo miałem dożywocie w Stanach, a już nie mam, bo wypieprzyłem mur widelcem i uciekłem. Nice. Piękna sprawa. To jest niesamowite uczucie, chłopie. Już czuję tą wolność. Ja już wiem, że uciekłem. Czujesz tą wolność, co ja? Manekina zrób, pieprzyć manekina, chłopie. Dobra, zrobić tego manekina na klacie. Niech będzie. Zamknij pysk, chłopie, ty mi nie rządzisz. Bo ja uciekam dzisiaj. Oni pomyślą, że to ja, to nieźle mają nasrane. Dobra. O chłopie, 14:30, uszynku nocy, nie mogę doczekać. O Jezus. Podnieś to. Zakryj manekina? Nie da się, to jest prześcieradło. Oni cię od razu znajdą. W pokoju twojej matki, jak zaczną szukać, to tak, ale czy by ktoś tam szukał, chłopie? Ja myślę, że raczej nikt by się nie odważył. Szukaj pilnika taśmy. Chłopie, mam nożyce pod jedyneczką. A nie będziesz tęsknić za tym więzieniem? Jednak tyle czasu w nim spędziłeś. 31 dni, to nie jest dużo. Ty, yerba mi się skończyła już z wrażenia. Ty, ja z tym manekinem w pokoju siedzę. To jak oni pomyślą, że to jest manekin? Jak ja siedzę w pokoju w tym czasie, co jest manekin? Ja pierdzielę, 20 już. Nie mogę. Tyle czasów to gramy już. Ale dobra, uda się uciec, tak myślę. W końcu się uda, tak mi się wydaje, no. Fizowatego chyba go lałem. Ja już chyba wszystkich policjantów lałem. Znaczy się tych zbrodniarzy. Poćwiczę sobie jeszcze. Już tak robiłem w lagu. Nie raz. Co się młotkiem da zrobić? No, trochę w to graliśmy w lagu. Ścianę się da? Kurde, 18, dobra, spokojnie. Szykujmy się. Ty, ale nie złapią mnie, nie?
nóż, weź jakby nożyce nie wystarczyły. Co, ty mogą nie wystarczyć? Serio tak jest? Nie mam jak noża wziąć. Bym musiał młotek zostawić. Młotek założę w rękę. Nie uciekniesz, bo jednej rzeczy najważniejszej nie zrobiłeś, to? Kogo nie uderzyłem młotkiem? Przy każdego biłem, kogo się dało. Kibel zapchałem. Ja pierdziel, żeby tego nie zauważyli, będzie miał taką lipę. O! Pilnik zamiast noża. O ja pierdziele, co się dzieje? Szybko, noc, rób się noc, bo ja już chcę uciekać. Jeszcze raz spuść. Utoniesz tu. Wywal cegłę, pijam już ten kibel. Chłopie, ja zaraz idę. Z więzienia uciekam. Tylko się... O chłopie. Czujesz to, jak już uciekamy? A może kibel wejdę i ucieknę rurą? Tylko wezmę głęboki wdech. Mam najważniejsze rzeczy. Może wezmę młotek, jakbyś... Nie, policjant mnie zatłucze. Ja w ogóle mam 16 HP. Jak miałem 40 HP, to bym zatłukł policjanta. Teraz nie ma szans. O! Już się skradać? Ja już gotowy. Apel odhacz? Po co? A co oni zrobią, jak nie odhacza? Siema. Uciec już mogę? Już? Szybko, szybko. O, ja pierdzielę! Czemu? Czemu on tam siedział? Na wieży? Wcześniej go nie było. A teraz nie ma. Tutaj mogę, czy tam? Tu trzeba? Tu będę niszczył. Jop, srany chłopie. Tu mogę? Czemu prawo? Czemu tu? Czemu tutaj? Przecież tu nie ucieknę, nie ma trasy. Nie, ja tu robię. Cicho. No dobrze. Ja pierdziele, widział mnie, ale dobra, nic mi nie zrobi, nie? Ile jeszcze tych zostało? Dużo. Czemu nie tu? Ja pierdziele, mieliście rację. Dobra, cicho. Tu jak zniszczę, to ucieknę? Proszę, że nie mam tego. Pilnik, błagam, pilnik oddaj. Czuję to, kubańskie cygaro, proszę!
Uciekam. O chłopie! Rozpieprzone! Ez! Jaka łatwa jest ucieczka w więzieniu! Czemu tyle ludzi w więzieniu jak siedzi? Posiedziałem sobie miesiąc na wakacjach, chłopie, jak w Sokolnikach w sanatorium i wypieprzyłem lotę na Kubę. Proste. Łatwiutko, widzowie. Premia za czas, pa, złe zachowanie minus 1000. No i luj z tym. Przeciętny strażnik wściekło... Co? Przez całą grę miałem przeciętne 64%? Nie, to skam. Reputacja gracza 696. Pierwszą mapę 5 minut można zrobić. Dobra, ale ty, czy ty kumasz prostą rzecz, że nie chodzi o to, kto szybciej, tylko chodzi o technikę, zabawę i tak dalej. Ty kumasz to? A nie. Wiesz, że można 5 minut? Wiesz, że można coś tam? Debilu pieprzony, wiesz, że można iść same ziemniaki żyć? Co ty pieprzysz? Ty się zastanów czasem. Zastanów się czasem. Wiem, bo jem. Ale nice! Zarobista gierka, widzowie, tylko mega trudna. No mega trudna giereczka ogólnie. Słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...